Siemaneczko, witam wszystkich w 11 części Let's Play Mafia. Znowu dostaliśmy questa od Franka. Mamy się spotkać na początku z Paulim przy magazynie. Mamy wszystko kontrolować, wszystko ma oczywiście pójść zgodnie z planem, ale jak to wiadomo, raczej nic nie pójdzie zgodnie z planem, no ale zobaczymy. Nie mam żadnej spluwy, tak? Spotkaj się z Paulim przy magazynie. Okej. A ty, Ralph, coś mi powiesz ciekawego? So what have you got for me today, Ralphie? Hey, Tom, I have here a new machine for you. It has 65 horsepower and if you put your foot down, it'll go over 75 miles per hour. Okej, mam nadzieję, że coś zwinnego, przynajmniej tak z opisu wnioskuję, że to może być naprawdę zwinna maszynka. No, tam pod daszkiem stoi mała, zwinna. Może być fajna, naprawdę. Może być całkiem spoko. Się deszcz musiał rozpadać. W ogóle, kurczę, w kapeluszu sobie wmykamy. They put a new lock on it, but it ain't no problem. Hey, watch. No cholerę, nowe zamki, jak żaden problem. Bolta V8. Real easy. You can take this car or something older. Whatever you want. Wezmę ten, bo brzmi naprawdę fajnie i wygląda zarąbiście. Ale jeszcze pójdziemy. W ogóle, o, tutaj mamy samochody, tutaj już dwa. Pójdziemy po jakąś giwerę, bo nie wiem, kurczę. O, chyba trzeba coś wziąć, nie? Albo i nie. Nie. Mam nadzieję, że nie, no bo Vincenzo jest zamknięty, więc kurczę, karawan nie, więc giwery nie weźmiemy, no to spadamy. A, dobra, otwórz to, musisz się nauczyć oczywiście, znaczy przećwiczyć w zasadzie, bo już to umiesz. No, wsiadaj. I lecimy. I lecimy, wczoraj miałem ambitny plan, żeby nagrać dwa odcinki z Dragona i dwa odcinki z Mafii. Skończyło się na tym, że minimum, czyli nagrałem dwa odcinki z Dragona. Niestety już po prostu tak zeszło mi się z robotą, że no nie wyszło nic z Mafii. Dzisiaj rano sobie nagram dwa i też mam ambitny plan nagrać dwa ze Stalkera. I zobaczymy, jak to będzie. I takim minimum jest właśnie, żeby te cztery nagrać. Chciałbym jeszcze znowu nagrać dwa z Dragona, czyli w sumie 6 odcinków dzisiaj. Ale no tak trochę w to nie wierzę, że mi się to uda. Naprawdę dzisiaj mam dzień luźniejszy troszeczkę, mniej pracy, ale doszły mi inne trochę obowiązki. Więc zobaczymy, jak to będzie. Tylko kurczę, czy... A nie, tamten most jest nieczynny na górze. Przynajmniej tak mi się kojarzy, więc musimy tutaj jechać tym tunelem. Może rozejrzyjmy się trochę za policją, bo tak nie patrzę na mapę. Do 75 to już bym dostał spokojnie mandat. A propos policji, czy trzeba się tak pilnować, bo kurczę, no strata czasu po prostu, nie? Zatrzymać się. Oczywiście można im uciekać, no ale czy to ma sens podczas questu? No właśnie. Nie do końca. Dobra, elegancko. O, ładnie nawet na ręcznym można tutaj wejść. Tym autkiem. No dobra, lecimy pogadać, sprawdzić co i jak tam, jak tam interesy i tak dalej. Martwi mnie to, kurczę, no nie mam żadnych giwery. Ale no nie mogliśmy wziąć, bo nasz kwatermistrz był, że tak powiem, zamknięty. O samochód też niby się nie musiałem spytać, ale jak się spytałem, to dostaliśmy fajną furę. Naprawdę fajnie się nią jeździ. Coś czuję, że zaraz będzie policja. Takie mam wrażenie, bo dawno ich nie było. Na razie jest mimo wszystko spokój. A propos, nie, no 60 parę miałem, zdążyłem wyhamować, ale i tak się musieli przypieprzyć.
Dobra, no zapłacimy ten mandat, no kurczę. Jak tak, panie władzo, no. No ja wiem, rozumiem, no. Nie, no nie ma ucieczki, nie ma sensu ucieczka podczas questa. Chyba żebyśmy wracali już do baru, no to wtedy mógłbym zaryzykować, bo jak dojdziemy do baru i się skitramy, no to... Sprawa jest załatwiona, ale tak to... Wiecie, kurczę, gra na loterii, albo byśmy uciekli, albo nie. A to jest jednak odcinek, więc kurczę, nie chcę tutaj za bardzo czasu marnować na takie rzeczy. Serio, będziecie teraz jechać za mną? Sobie włączę lepiej ograniczenie. Tutaj w prawo. Okej, okay, no i pociśniemy tutaj w lewo, w sumie nawet możemy spokojnie pojechać. Dobra, myślę, że tutaj ograniczenie możemy zdjąć. O, panie! Pan trochę patrzy, kurczę, czy coś przejeżdża, czy nie. Tak się wpakował na pałę. Dobra, tutaj nie będę się zastanawiał, co oni tak wolno jeżdżą i w ogóle. Wiem, że przejazd kolejowy, ale no nie mam czasu na to naprawdę. Cieszymy się. Dobra, no jesteśmy prawie przy miejscu. Znaczy przy miejscu, na miejscu. Zobaczymy, co tu się dzieje. Kurczę, mam nadzieję, że tylko wozu nie stracę. To jakaś miła odmiana, ciągle to ja prowadzę. No... Mimo wszystko trochę się martwię. Ojejku, jejku. Let's go. Wszystko niby spokojnie wygląda, aż za spokojnie. O, dwie ciężarówki jadą, spoko. Aż za spokojnie. No ale zobaczymy, no jak to będzie. No kurczę, nie chcę krakać, no ale... Police, countryside, stress. You know, we ought to do this more often. Better in the daytime. I think you'd rather be with Luigi's little girl. Sarah, right? That's your night shift. Lay off. What do you know about it? Same way as everybody else knows. Heck, even Luigi knows you're chasing her. I figure you ain't too bothered. You saved the virginity after all. I bet you stole her right back, huh? Shut up, Paulie. I didn't know you were there. Nah, come on, Tom. I'm kidding. She's a good girl. You're good for each other. I ain't so sure. Somehow I can't imagine coming home and saying, Guess what, Sarah? Had a hell of a day at work today. I had to kill 10 people. You can't talk about stuff like that at home. If you don't act like the way they describe you in the papers and you're good to her, just ignore all that crap. Hey, she's loaded. So it seems normal to you to hide who you really are from your own wife your whole life. Don't worry so much. Damn it! What's going on? Sam should be waiting here, but he isn't. Smells fishy. Look, we'll wait here with the trucks. You go quietly, check out what's going on. Oh, that. Thanks for the confidence. Here's some toys to take with you. Oh, apropos. Okay. Dobra, co mi dałeś, co? Myślę, że wezmę Colta. Strzelba. Albo może strzelba jest wolna, pamiętamy to z kościoła. Znaczy nie, w kościele nie mieliśmy strzelby, tylko jakiś karabin. Znaczy karabin. Nie wiem, co to dokładnie było, ale coś dużego. Mamy się rozejrzeć, tak? Był tu zapis, musiał być, na pewno.
To jest ta z misji, w której będę dużo razy ginął? Mam nadzieję, że nie. Niby jest pozamykane, no ale wiecie jak to jest. Ktoś mógł się od środka zamknąć, prawda? Nie chcę tak sobie wparodować tam, wiecie, na środek. Wolę tak po bokach się rozejrzeć mimo wszystko. Na razie nikogo nie widzę. Ale powiem wam, jest, są jakieś skrzynie. Czyżby to były skrzynie z alkoholem? Cholera wie, bardzo. Bardzo możliwe. Czemu tutaj jest? Czyżby... A propos, nie żył? Jesus! Hey, a friend, he's fallen sick. Who are you? Are you from the police? Yeah, Mr. Morello and the sheriff would like to send their regards and inform you that from this point on, they'll be taking over your duties here. No, czemu nie mogę strzelić, ty? Nie, chowaj się. Weź Colta. Fuck. O, fuck. Przeładuj to. Dobra. Co mamy? Jedź z powrotem, tak? To jedź z powrotem. Mogę tu wsiąść? Nie bardzo. Dobra, mieliście coś ciekawego przy sobie, panowie? Tylko tą pieprzoną strzelbę. Nic więcej. Dobra, dajcie mi tą strzelbę. 26 HP. 29. Jedź z powrotem. O co chodzi? Mam wracać do sama? Chyba tak, tylko że kurcze zaczynają strzelać do mnie. Dobra. Pięknie, padł. Pozbierałbym to, co masz, ale chyba nic się nie wydropiło, co? Dobra, amunicja do Colta. Coś, kurczę, mało tej amunicji. Chyba nic nie wziąłem. Nic nie miałeś, stary? Serio? Mam nadzieję, że to o to chodzi, że musimy się wycofać. Coś mi nie wyjdzie na mnie. Nie, na razie spokojnie. Tu już się strzelają, dobra. Dobra, mam nadzieję, że nasi... O, ładnie, nasi rozjebali pięknie. Niestety, mamy problem. They're all dead. What? The truck crew out there in the back, they wasted them. What? What about Sam? Dokładnie. You see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, okay. But we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. You boys stay here for now and watch the trucks. Waste anyone who gets within 100 yards. Besides us, of course. Okay, boss. Dobra, czyli idziemy z Poli. Tylko sprawa jest taka, nie macie czasami apteczki, co? Bo ja już straciłem większość HP, jak to ja. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny quest, przy którym będę się wkurzał. Idzie z... Dobra, się bałem, że nie idziesz za mną. Wiesz co, wyjdź z tego płotu. Chodź tutaj. O, tak, dokładnie, brawo. Nie chcę iść otwartą drogą, bo tam zanim się za coś skitramy, możemy szybko zginąć. Mam wrażenie, że tutaj zaraz ktoś wyskoczy, ale... Zobaczymy.
ratuj sama. Musimy znaleźć łom, tak? Szlak. Dobra. Okej. Dobra, pięknie, załatwieni. Na spokojnie, kogo tam widzisz? O, to nie ty się chyba poruszyłeś, co? To chyba nie ty. Stary, tędy nie przejdziesz. Nie chcę cię martwić. No spróbujmy tutaj. O, fuck, jest. Tutaj gnojek. Chcę go tak załatwić. Tak, zbyt do mnie. O, shit. Tam, za tobą. Fuck, 5 HP mam. O, jest apteczka, jest tutaj apteczka po prawej. Dobra. Tak, apteczka, szybko, proszę, 100 HP. Dajcie mi moje 100 HP. Weźmy to w razie czego. Ile to ma ammo? Dobra. Ale na razie chcę zostać przy strzelbie. Może to by coś nie... O, ale to też chcę. Jak nic nie znaleziono? Tak. Bierz Colta. Dobra, ktoś na górze już tam krzyczy. Idziemy, Pauli, na górę. Na górę, Pauli. Pauli. Pauli, no come on. Nie ma tu drugiej apteczki albo coś w tym stylu? Nie pogardziłbym drugą apteczką, ale chyba niestety nie. Pauli, nie blokuj. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O Jezus, jest tu ze strzelbą gnojek. Ale załatwiony pięknie. Dobra, tam chodzi drugi. Okej, trzeba się wycofać. A nie, to nie był Pauli? Jezus, Pauli! Daj spokój, chcesz mnie tutaj wystraszyć? Ej, co zaraz, uratuj sama. Mieliśmy coś w tej szopie znaleźć? Mieliśmy chyba znaleźć łom, ale gdzie go szukać, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Do wyważenia drzwi od stodoły, do otwarcia. Ale gdzie to możemy znaleźć? Tak szczerze mówiąc naprawdę nie wiem. Nie wiem, gdzie też podział się Pauli. To mnie zaczyna trochę martwić. Na szczęście, jeśli chodzi o liczbę HP, to wygląda całkiem nieźle. Czy już to znalazłeś? Okej. Okej, dobra, gra zapisana. To mnie najbardziej ucieszyło. Dobra, dawaj. No, szybciej. Fuck. Dobra. Okej. Dobra, spoko. Kurwa, a fuck. To było niebezpieczne. Gdzie jesteś? Za mną jesteś, dobra. Shit, jest apteczka. Dobra, oj tak, strzelba robi swoje. Chciałbym tutaj zginąć. Dawaj apteczkę szybko. Ile HP? Okej, dobrze. 45 HP. To mi daje troszeczkę luzu. Ale tylko wiecie, tak troszeczkę. Ale tutaj chyba już nikogo nie ma. Sama. Biedaka, mam nadzieję, że żyjesz.
Sam? Jesus, what have they done to you? Still in one piece? Just in the wrong place at the wrong time. No, pewnie tak, pewnie tak. Probably not too good. Shit. Okay, hang on. I'll get the chopper. I'll get you to the doctor. You'll make it. Sam. Tom, wait here with him. I'll be back in a second. Yeah. It'll be okay, Sam. We've gotten through worse. Sure. No właśnie, serio? Nie zostawiam mnie, tu mam go bronić? Znaczy poleciał po ciężarówkę, no spoko. Tylko że tu zaraz przyjdą pewnie ci nieprzyjemni panowie. A to mi nie bardzo pasuje. Rozejrzyjmy się tu trochę, co? No chodź się tutaj śmiało, skurwiele. O, shit. Shit, shit, shit. Dobra. Okej, przeładujmy. Dobra, o... Fuck, 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 fuck. Glina, glina, stary. Gdzie mam zejść? A, do Poliego, tak? Jesteś na dole, prawda, Poli? Nie wstawaj, gnoju. Tak, Colt. Poproszę Colta. Dokładnie, nie, 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 Colta poproszę. Dobra. Okej. Mhm. This is one hell of a night. Dokładnie, co za noc. Mhm. Yeah, he's okay. At least he isn't any worse. Okay, I'll get him. Dobra. Keep watch here. Okay, mamy się tu rozglądać. Come on, we're going home. Znowu będziemy tutaj pilnować porządku. We're going to the doctor. I ain't feeling so good. Must be coming down. Trzymaj się sam. Hmm, I guess so. Your nose is running a little. Sam, I'll put you in the back. Tom will be with you, just dobra, in case. Na szczęście to była kaczenka. Tom, go with him. Keep an eye out. O, szlak. Here's a Thompson if you need it. Got it. U, Tommy, dobra. Weźmiemy Thompsona w łapy. Polly, it looks like we got more company. There's a Thompson and some ammo back there. Get behind those crates and watch out. Fire as soon as they get behind us. Make sure they don't get past us. Nie ma problemu. Pewnie, że ich rozpieprzę. Dobra, gra została zapisana, okej. Okay. Pamiętam ten moment. Szlak. O, shit. A to już mi się nie podoba. Za duży odrzut ma, ciężko się z tego celuje. O, szybko, 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 przeładuj, przeładuj. Fuck. Fuck, nie możemy im pozwolić przejechać, dobra. Shit, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Podjadą bliżej. Fuck, nie, 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 bo zaraz, zaraz, zaraz przyjadą, fuck. Dobra, pięknie. Okej, nie wiem czy przeładować, może nie. Nie wiem ile mam ammo, chyba mam skończoną. Znaczy ograniczoną ilość amunicji. Więc może nie będę marnował tego. Jedzie następny. Myślę, że odcinek będzie nieco dłuższy, ale chciałbym to dokończyć. Chyba, że będziemy... Chyba, że będziemy tak ginąć. Szybko, szybko, szybko. Nie, fuck. Nie mów mi, że przejechał. Nie, nie przejechał, prawda? Nie mógł przejechać. 3 HP mamy. Jezus, mamy 3 HP. Ciężko, ciężko, naprawdę. Coś czuję, że to nie był ostatni samochód. No a propos. Niech podjedzie jeszcze.
Kurwa, zajebał nas. Aj. Dobra, ale spróbujemy z tym w następnym odcinku. Na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam odcinek się podobał. Szło nawet dobrze, dopóki nie doszło do tego pościgu, tak naprawdę. Całkiem nieźle szło. Dobra, trzymajcie się. Cześć.